Zmiany na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim były konieczne, po tym jak wojewoda Świętokrzyski zakwestionował ważność uchwały zarządu w sprawie powołania Pawła Walsica na stanowisko dyrektora PCPR w mieście. Na wczorajszym zarządzie został powołany na pełnienie obowiązków dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pan Krzysztof Wojtachnio. Krzysztof Wojtachnio to absolwent prawa, który ukończył również studia ze specjalizacją organizacja pomocy społecznej oraz studia podyplomowe socjoterapia z resocjalizacją. Dotychczas był dyrektorem niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych numer 1, 2 i numer 3 w Małachowie. Nowe obowiązki powierzone zostały mu tymczasowo, bowiem zarząd zdecydował o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie wojewody. Do momentu kiedy y Wszystkie wątpliwości prawne i formalne nie zostaną wyjaśnione. Będzie tą funkcję pan Wojtach nie Kto pokieruje placówkami w Małachowie, dowiemy się wkrótce.